Dzień dobry, witajcie moi drodzy, witajcie moi kochani. Dzisiaj będzie coś dla smaku, coś dla podniebienia, czyli no, takie można powiedzieć zdrowe, fajne śniadanie, czyli wracamy do gorzeni, śniadanie dla prepersa. Tutaj jak widzimy pół wyroby. Dlaczego o tym mówię, że zrobić sobie warto samemu zupę mleczną? Tu mamy akurat łaciata, ale to nie chodzi o jakieś tutaj reklama produktu. Tu mamy płatki kukurydziane klasyczne, bo te z Cornflakesa, czy z Vitanelli, czy z innej firmy, to są naprawdę te same, moi kochani, płatki kukurydziane. Zobaczcie, klasyczne, takie jak jedliśmy za dziecięcych lat. Orzechy włoskie. Warto kupić półkilowe paczki, opłaca się cenowo. To jest dobra firma. Można kupić z Bakalandu, można kupić jeszcze z innej, ale dopłacicie tylko więcej, a wyrób będzie ten sam. Jedyne co, to będzie folia odporna na światło tutaj, czy nieprzezroczysta. Orzechy włoskie bardzo zdrowe są na power. Jak to moja babcia mówiła, na słuch. Są orzechy też dobre, mają dużo białka, dużo dobrych tłuszczy, omega i tym podobne, i bomba, że tak powiem, jeśli chodzi o białko. Rodzynki sułtańskie. Rodzynki to jest nic innego jak odmiana winogron, tak? Bo to są winogrona tak naprawdę. Też nie warto najtańsze kupić, warto kupić troszeczkę lepsze. Oczywiście bezpestkowe, bo są też, zdarzają się kupić jakieś tanie ochre, że będą rodzynki z pestkami w środku, ale polecam takie. Na serce wzmacnia. Cukier prawdziwy, naturalny, tam jest cukier, glukoza, pierwiastki śladowe, mangan, fosfor, żelazo, moi kochani. No i oczywiście jest błonnik, też kwasy tłuszczowe. No oczywiście wiadomo, 99,5% i olej słonecznikowy, że to się nam nie kleiło. I słuchajcie, takie orzechy. Ja dodaję odrobinę siemienianego, z tym uważajcie. No troszeczkę można sypnąć, ale na surowo tego nie powinno się jeść. To jest dobre na kleik, także kłopoty, problemy z alkoholem, impreza, wrzody na żołądku, warto sobie rano zrobić dwie łyżeczki stołowe, sobie zalać, odczekać, przykryć, 15-20 minut pijemy taki szlam. To wygląda jak, wiecie, białko jajka, ale to jest bardzo dobre na żołądek, przełyk i na perystaltykę jelit. I co ja robię później z tymi produktami? Oczywiście szczelnie przekładam do takich zakręcanych pojemników po kawie. Tu mamy rodzynki i tu mamy jeszcze dodatkowo, jeszcze tutaj mam nie orzechy, przepraszam, śliwki suszone bez pestek. Kto nie lubi śliwek, może brać inne orzechy. No i co? Mieszam to wszystko, słuchajcie. Mleko, wiadomo, no mleko w woreczku możecie kupić jeszcze gdzieś. Wszystkie są UHT, to już jest większość produktów już. Niestety kupicie wszystko, że tak powiem. To jest niby świeże, łaciate, ale no powiem tak, no to świeże łaciate potrafi być 5 dni otwarte. Nam się nie zepsuje, więc z tym świeżością to bym nie poleciał, a mleko w kartonie łaciate świeże, no to powiem wam szczerze, no 3 tygodnie było otwarte w kartoniku i nadawało się do picia. Resztę sobie sami dopowiedzcie. To jest przykładowe. No i co oczywiście? Tak to wygląda produkt finalny. Oczywiście nie przesadźcie, bo wszystkie inne musli są twarde. Płatki kurdziane są, dajmy na końcu. Jak zalejemy to wszystko wrzącym, gorącym mlekiem, no to po prostu taką będziemy mieli ciamcia-ramciam, a nie o to nam chodzi. I możecie zagotować mleko. Ja daję do takiego właśnie odpornego na, tak powiem, gorąc naczynia i do mikrofalówki, słuchajcie, czas gdzieś 2,5 minuty i po to mieszamy te składniki, sobie dawkujemy i mamy takie coś, naprawdę finansowo to się opłaca. Kupicie taką paczkę, pół kilo musli, zapłacicie 7-8 zł i tak naprawdę będzie na 2-2,5 porcji, zależy, mężczyźni wiadomo więcej jedzą, kobiety może troszeczkę mniej. O, tu jeszcze parę słów o tych śliwkach suszonych bez pestek, też 400 gram. To by się nawet, zobaczcie, to by się nawet nie zmieściło tych słoiczków, także będę musiał jeszcze poprzekładać, żeby jakiś robal czy jakiś mul tutaj nie złożył, słuchajcie, tutaj jakiegoś potomstwa czy jakieś tutaj larwy, bo wiadomo, otwarte paczki, niby tam są jakieś substancje antyrobalowe, ale po prostu ja wiem, że nawet w kaszy czy coś może się coś takiego. Oczywiście, kto nie płatków kukurydzianych, może kupić płatki jaglane, płatki pszenne, płatki owsiane, ale jest to proste, szybkie i fajne danie i takie coś sobie zrobimy, możemy to przechować wiele lat. Już, słuchajcie, można kupić zapasy, jak macie gdzieś dostęp. No, nie są to tanie rzeczy, powiem szczerze. No, taka 24,50 kosztowała pół kilo paczka orzechów łuskanych. Możecie kupić też, są całe w upinach, kto się chce bawić, to niech się bawi. Paczka rodzynków sułtańskich też około 9 zł, taka duża.
I śliwki suszone bez pestek 400 gram, 11,90. To jest w sklepie z kropkami. Nie będę tutaj specjalnie mówił, ale już wiecie, jaki sklep. No i to już to 8 lnian. To jest akurat tania rzecz. Też troszeczkę tego możecie dodać. Możecie dać na przykład nasiona chia. Kiedyś mówiłem, tutaj sadziłem, czyli szałwia hiszpańska. Też bardzo fajnie działa prozdrowotnie. Tyle w skrócie, moi kochani. Pozdrawiam, smacznego i do zobaczenia. Cześć. A jak wiadomo, śniadanie to jest podstawa całego dnia. Także pamiętajmy o tym, nie wypijamy pośpiesznie kawy, nie lećmy do obowiązków. Miejmy czas choćby tą zupę mleczną zrobić i na przykład dwie, trzy kromeczki tosta, choćby z tym serkiem wiejskim czy z bieluchem, żeby się mieli siłę na cały dzień. Dzięki, pozdrawiam, cześć.